Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku. Zagrajmy Wiedźmin 3 oczywiście. I dzisiaj pobocznych robimy, pobocznych misji nie robimy. Na razie damy sobie spokój, wiem, że to nasz 6 poziom, ale... Dobra, co tu jest jeszcze ciekawego do zrobienia? Tutaj jest na 6 poziom, na 6, co nie? No kurde, nie wiem właśnie. Tak myślę sobie, może dzisiaj na razie zrobić to. Na razie sobie zrobimy to oczywiście, zobaczymy za chwilę jak to będzie. To czytałem bodajże już. Tak, ja czytałem już to. Dobra, okej, to już przeczytałem. To w poprzednim odcinku właśnie. Przecież to nie. Jak to czytałem, co nie? Dobra. Którędy to trzeba iść w ogóle, kurczę. Bo tutaj trudno dojść, powiem wam szczerze też. Bo ten czytnik, znaczy czytnik, Boże, ten znacznik. Aż tutaj jest, co nie? Znaleźć kapliczkę na początku słodkiej ścieżki. Aha. Dobrze, moi drodzy, widzimy się po przerwie jednak. No dobrze, moi drodzy, witam was z powrotem po przerwie. Nie wiem, czy dzisiaj w tym odcinku jeszcze będą jakieś przerwy. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. A jak coś, to będę, wiecie. Jak to? No, pauzował nagrywanie oczywiście, co nie? O kurde! O Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, trzeba stąd spadać. Nie chcę walczyć z tą głupio babo. Baba wodna, czy jak mu tam... To jest coś podobne do tego, do utopca, ale to nie jest utopiec, co nie? To jest wkurzające właśnie takie coś. No ale dobra, okej. Chyba spierdzieliliśmy jemu. Dobra, fajnie. Idziemy. W tej chwili mam nadzieję, że to żadnych kurczę nie będzie potworków, co nie po drodze, ale kto wie. Nie wiem. Tam coś jest. Tam jest co to jest, o to. Nie wiem co to jest. Ale tu mam jakiś cmentarz. O nie, upiory. Ale jesteś paskudny. O, oberwałem. O kurde. Pięknie, dobra, udało się. Tam drugi jeszcze jest. Idziemy stąd. Dobra, uciekamy stąd, bo ja tu nie lubię tego miejsca. Powiem, że nie lubię tego miejsca takiego. Co potwory, co nie wszędzie. Ale trzeba niestety z tym się zgodzić, co nie, że są potwory wszędzie. A my nie jesteśmy jeszcze dobrzy, co nie. O właśnie, trzeba się kisnąć jeszcze. Przydałoby się. Nie M, tylko N. Tak jest. Dobra, do... Oczywiście... Do godziny 6. A jak? A co tam? Okej, już fajnie. O, ja mam pełno życia. Fajnie, elegancko. Zadowolony jestem bardzo. Bo tak to... Bym, kurczę... Znaczy, bym czekał na uzdrowienie żyć ponad, nie wiem, pół godziny, bo mamy żyć w ogóle 3800, wiecie, to dużo jest, powiem wam szczerze. W gotiku tyle nie było, co nie? Niestety nie było. Ale wiecie, gotik... Wow! No po prostu pięknie. Ej, ale wilki mało mi odejmują tam. Co to jest? To nie jest metin, co nie, że w metinie odejmowały bardzo mało, nie. Okej, okay, zobaczymy co oni w ogóle mają te wilki, bo ja powiem wam, nie zwracam uwagi co oni mają w ogóle. w ogóle nie zwracam uwagi. Aha, wilcza skóra, tak jak w gotiku, co nie. Fajnie, fajnie. Zobaczymy sobie ile mamy expa już, tak mniej więcej. Bo tutaj właśnie nie wiem czy mamy jakieś punkty w ogóle. Zaraz, jak to się sprawdza? Ja muszę się z tym pogodzić, co nie z Wiedźminem, że... Postać...
Oho, dostępne punkty, mamy jeszcze jakieś. Co by tu wziąć? Nie wiem. Na razie nie będę. Na razie nic nie będę tutaj. Dobra, idziemy. A tu jeszcze są jakieś dwa wilki bodajże. Nie wzięliśmy nic, tak? A i tutaj. O, przesadło dostałem, fajnie. Dobra, idziemy, nie stójmy i nie przeszukujmy tych wilków, tylko idziemy dalej, co nie? Do tej kapliczki jakiejś. Do kapliczki słodkiej ścieżki. Znaczy ta kapliczka jest, wiecie, na jakiejś drodze, co nie? Na jakiejś drodze, ale nie wiem na jakiej. A po co ja kurde mam iść piechotą, jak ja mam konia? No ludzie. Dopiero teraz sobie ogarnąłem, ja cię kręcę. Dobra, lecimy. Nie zapomniałem, że my mamy konia, kurde, totalnie. Oho, upiory. Fajnie. Kurde, gdzie ja lecę? Jeju. Dobra, gdzie w ogóle my jesteśmy tak przede wszystkim? Co to w ogóle za miejsce jakieś takie dziwne? To jakaś wioska była pewnie kiedyś. Na pewno. Chodź, płotka, chodź, idziemy dalej. Aha, upio... O. Głupi upiór! Co to jest? What the fuck? Co to jest? Jakiś upiór, ja pierdzielę. Serio? On ma 16 poziom, ja z tym spadam. Ja z tym spadam. No nie wierzę, kolejny. Kurde, nie wierzę. Spadamy stąd, bo tu są same upiory. Ja pierdzielę. O, ten ma 7, fajnie. Ten ma 16, to ja spadam stąd. Kurde, co za głupie, kurde, potwory, ja pierdzielę. What the fuck? No, wal się! Dobra, tego to mogę zabić, co nie? Chodź tu. Chodź tu, skurczybyku. Ten to słaby jest, co nie? Tego to można zabić, ale tamten to co to było? Ludzie, bez przesady. Ludzie. Jakieś pyły mamy. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Dobra, N. Oczywiście medytacja. No medytuj się. Medytuj, dobra, okej. Okej, jakby tu pójść tędy? Czekajcie, jak to w ogóle ta droga leci? W ogóle gdzie my jesteśmy? Tu. Dobra. Okej, to... Kurde, przydałoby się jakoś... łodzią przydałoby się chyba, mi się wydaje. Jakoś tak tam pójść, znaczy przejechać, znaczy Boże, popłynąć, Boże, też już coś gadam, nie wiadomo co. Co nie? A jak? O nie. Ja tak się nie bawię z wami, nie mam mowy. O! Nie! O kurde, woda, wszędzie woda, what the fuck? Nie chcę wody. Woda najgorsze zło, bo utopce, co nie? Ale dobra, jakoś udało mi się uciec stamtąd, pięknie, fajnie. O Boże, kolejne potwory, ja cię kręcę. Oh my god. Znowu jakiś strzeżony skarbiec, co tam jest? O tak, what the fuck? Ty żyjesz? What the fuck? Co to w ogóle ma być? What the hell? What the fuck, co to było? Ja cię kręcę, jakiś kurde, jakaś baba leżąca. Znaczy... W połowie siedząca, co nie? Co to było? Dźwięk taki, jakbym go przejechał. Z koniem. What the fuck? Co to w ogóle jest za potwory jakieś takie dziwne? No bez przesady. O kurde, wiedziałem. Daj spiruny, kurde, co za...
pięknie. Udało się jakoś. Pięknie, dobra, wszyscy. Wszyscy padli? Wszyscy, pięknie. Chodź, płotka, idziemy dalej. Chodź, w poszukiwaniu dalej, przygody. Znaczy, Boże, co ja gadam, w poszukiwaniu, znaczy Boże, no, w poszukiwaniu i robieniu misji oczywiście tej, co... Może dzisiaj zrobimy, ale nie jestem pewny. Znaczy, nie wiem jeszcze, czy zrobimy, czy nie zrobimy, nie wiem. Ole potworów dużo, ja cię kręcę. Fajne, w ogóle fajne tutaj, co powiem wam szczerze. W tym miejscu te różne jakby tu wjechać, nie wiem. Da się tędy jakoś? Przydałby się portal. O kurde. What the? Tam gdzie diabeł mówi dobranoc. Ej, co? Gdzie ja pojechałem? What? Ale ten GPS kurde robi, powiem wam szczerze. Zaraz. Gdzie ja i... Jezusie. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? No fajnie. No powiem wam, że fajnie zrobiłem, co nie? W tamtą stronę, nie w tą. Ja pierdzielę. Ale w ogóle tu ta droga jakoś tak powiem robi, szczerze mówiąc, wluja. Bo tak jest. Jezu, co to w ogóle? Ja pierdzielę, nie wierzę. Ja pierdzielę. Czekajcie, tędy sobie popłyniemy, tędy będzie szybciej, tak myślę. Tak. Dobra, fajnie. Ale ta droga teraz powiem wam, zrobiła we mnie wluja, serio. Zamiast iść, ja nie mogę. Kurde, jakie to jest porąbane. Szczerze mówiąc. Dobra, chodź pod... No co, żeś ty zrobiła? Noż. Dobra, zaraz. Chodź. No chodź tu. Chodź tu, płotka. Tylko nie do wody. Chodź tu. No chodź. Tylko nie do wody, proszę cię. Kurde, możesz podejść bliżej do mnie, a nie będzie stała za znakiem. Ja pierdzielę. Ten koń to też ma inteligencję, powiem wam, zajebisto po prostu. Natomiast iść tutaj, tam gdzie stoi Geralt, to ona idzie... What the? Dobra, co my tu mamy? Jakieś kurde potworki dziwne. Jakby one... What the? What the hell, co to jest? Jakie porąbane. What the fuck? What the hell, co to jest? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, powiem wam, że... się zdziwiłem co do tego. What the fuck? What the fuck, co to jest? Odejdź! Odejdź, paskudo! No fajnie, zajebiście się jeszcze wpierdzielił, Geralt. Ja pierdzielę, nie wierzę. Uciekaj, Geralt! Uciekaj z tego miejsca, to jest jakieś paskudne miejsce, powiem wam szczerze. Uciekaj, Geralt, kurde, co ty robisz? Ja pierdzielę i znowu żeś się gdzieś wkrochmalił, no po prostu pię... Co ty robisz, Geralt? Bez jaj! Ja pierdzielę, co ja to robię? Ja pierdzielę. Zaraz, gdzie w ogóle my mamy iść? Bo ja pogubiłem się, powiem wam. Ja się pogubiłem, powiem wam szczerze teraz. Serio. Trzeba iść do wody. Mhm. Tylko żeby tu nie spaść. Dobra, może się jakoś osunę przed... O, dobra, pięknie. Tylko tu się boję. Boję się. Dobra, pięknie. Kurde, ale powiem wam, że ten głupi GPS tak mnie wprowadził w błąd teraz, że...
O Boże, że się pogubiłem, szczerze. Kurde. Oj, 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 masakra, powiem wam, z tym GPS-em w ogóle jest jakoś teraz. Nie wiem, może taka misja, nie wiem. Misja może, nie wiem, ale... Uff, porąbane. Porąbany jest ten GPS. Kurde, o, mamy tu łódkę jakoś, fajnie. Ale dobra, idziemy dalej. No jeszcze pięknie. What the... No bandyci, pięknie. Bandyci. Po prostu pięknie. Dobra, idziemy dalej. Tu są... Kurde, nie to chciałem użyć. Ja pierdzielę. Dobra, jakby tu pójść tędy? Poczekajcie, bo jesteśmy już tutaj przy tym miejscu. O, jeszcze trochę mamy drogi, niestety. Mogłem wziąć, kurde, jakbym wiedział, łódkę. Zaraz, bo mamy iść tutaj aż. Wow. Wow, daleko. Kurde, daleko, powiem wam szczerze, jest bardzo daleko. Dobra. Dobra, idziemy do wody. Znaczy, no, do wodą lecimy. Znaczy, płyniemy, co nie, tam do tego miejsca jakoś. Bo oni, mam nadzieję, że te utopcy mi się wydaje, są, co nie, na pewno. One chyba nie wejdą do... Ale skurczybyki! Bagiennik. Ale oni chyba nie wejdą tu do wody, bo oni się boją wody, podajże. Tak myślę. Chyba nie bez powodu stoją tutaj, żeby... No... Nie stoją bez powodu na tej wysepce, co nie... Bo jakby już to by... To już by wodo szli, co nie. Dobra, mamy łódkę, fajnie. Jedna rzecz fajna... Jedna rzecz fajna... Ale nie, ta łódka... Chyba nie doprowadzi mnie do tego miejsca. O, utopce, fajnie. No fajnie. Chwyć za ster, oczywiście, że tak. Powiem wam, że łódko się fajnie płynie tutaj, najfajniej. Szczerze mówiąc. Fajnie się płynie łódko, dobra. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? O, już blisko, fajnie. Jakoś tędy trzeba będzie przejść się, znaczy przejechać, znaczy przepłynąć tędy jakoś. Tylko żeby mnie nie atakowały te, chociaż stwory jakieś. Jakoś o tak przepłyniemy sobie, bo tam nie ma chyba na drogi. Chyba tak, ale nie jestem pewny. No tu zaraz zobaczymy. Oj, oj, wow, o panie. No idź, idź, idź. Dobra. Teraz którędy byłoby najlepiej, nie wiem. Dobra, o, tam mamy jakiś chyba znak zapytania, widzę. Kogo my tu mamy? Lesław, wow. Uważajcie, bo na bagnach potwór. Był. Dobra, nieważne. Dobra, idziemy dalej, tam nie będę pomagał na razie temu gościowi, co nie? Na razie damy sobie spokój z tym... z tym człowieczkiem. Na razie tutaj idziemy do tego... No coś ty, kurde, chyba pada, jak widzisz. Przecież, co nie? Geralt, no kurde. Człowieku. Jestem na dobrej drodze. Dobra. Tu coś mamy. Podajże, tylko nie wiem, czy ja to mogę wziąć. Chyba nie. O, 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 o. Tu coś mamy. Ale zaraz. Nie to zadanko. To chcę. Tak. Kurde. Kurde, jak to zrobić teraz, ludzie? Oj! Ja pierdzielę. Tu coś mamy. O właśnie, zbadaj, fajnie. O kurde, południca widzę. Chyba. Albo mogę się mylić. Co do tego.
Co się zrobił Geralt teraz? Coś cię to zrobił najlepszego? Tu coś powinno być jakiś. O, dobra, okej, fajnie. Okej. Dobra, to chyba trzeba iść, mi się wydaje teraz. Cały czas tylko. Jak daleko, to nie wiem. O, tu coś mamy. O, przyda się ta rzecz oczywiście. A czemu by nie? Pewnie, że tak. Trzeba iść cały czas teraz pewnie. O, tu coś mamy jeszcze. Mysi chwost, wow, fajne. O, chyba mi się wydaje, że zbliżam powoli się do tego miejsca, ale... nie wiem, nie jestem pewny teraz. Tak jest, jesteśmy przy tych wiedźmach całych, podajże. O, fajny dom, fajny... Wlazł pies do kuchni i porwał mię za ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub taska. Śmieje się i mówi, smaczna takie łbaska. Jakim się rymuje fajnie. Morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, pokrzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. No właśnie. Coś ty, idź stąd. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Kiedyś jak to zwieźli, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówi. Ale pojechał jej. Ojeju. O właśnie. A jest tu jeszcze ktoś przed was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć tę dziewczynę. Właśnie! Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. What? Janek. Jaki Janek? Co za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Geralt! Bronią jak bandyta? Nie wyzywaj mnie od kurde, od tych. Od bandytów. Rozmawiałem z dobrze? Dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi. Poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Co za babszczyl głupi, ja pierdzielę. Kurde. Głupi babszczyl. Dobra, porozmawiaj z ukaranym przez babcię chłopcem. No dobrze, idziemy do tego chłopca. Oj. Co, Arek? Ojeju. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno. Kurde, babszczyl, zamknij się już. Będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. Sztyku! Zmyślony. I obcy porywają dzieci. O, już coś ci nagadała ta baba, kurde. Ja pierdzielę. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka.
Janek jest zmyślony. Kurde! Odejdź! Odejdź! Ale ty jesteś... Ja pierdzielę, co za... Głupie babsztyle. Kurde, tylko mi się gra zawiesiła. Dobra, mamy. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Kurde, weźcie się je... Nie będę już kończył, w głowę. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię. A ty kim jesteś? Co tam siedzisz? Sama i... Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry boją. Ojoj. A może... Coś innego właśnie? Może potrzeba wam czegoś innego? Ja to bym chciała coś słodkiego. Ja tak samo. Albo owoców. Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Nie mam smakołyków. No to albo je przyniesiesz, albo się z nami pobawisz w chowanego. Albo idź sobie. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. Jeden, dwa, trzy... Nie ma to jak zabawa w chowanego, w Wiedźminie. 18. Ileż to minęło, o kurde. Szukam. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ojeju. Nie, tylko nie to. A ty. Ty ściście. O, znalazłem cię! Widzę cię. Wychodź. Jagna! Pewnie, że mi się udało. Wiedziałem, że tu się schowałaś. Wyłaź w tej chwili. Bo inaczej... Nie wiem, co ci zrobię. Powiem babci, że się schowałaś. O, tu nikogo nie ma chyba w tym sianie, na pewno. Na pewno by się nie schował, bo... O, ale nie, to nie jest drabina, nie. To nie jest jednak drabina, nie. Tu byłem już, co nie, to teraz tutaj trzeba iść dalej. Wow, aż mi się kichać zechciało. Dobra, teraz kolejna osoba, co nie. Tu nikogo nie ma. Jedną osobę znalazłem, co nie? A, to cztery dzieci, dobra. To jedno znalezione dopiero. Dopiero. Co mówić, jeszcze troje, kurde. Sierocinista. A, tu są krzywuchowe moczary. Aha. Dobra, to już wiem jednak. Ja myślałem, że to co innego jest, ale okej. Dobra, kogo my tu mamy? Okej, może... O! A ty kim jesteś? Widzę cię. Jakżeś mnie tu wypatrzył? A nie wiem, przechodziłem... O tak sobie przechodziłem. I cię znalazłem, wiesz o tym? Tak sobie przechodziłem. A co? No ludzie. Tu kogoś mamy? Nie, nikogo tu nie ma. Dobra, tutaj teraz. Może tutaj jest gdzieś jakiś człowiek? Zapięte. Nie. Jak ja mam... A, tu byłem już. Czekajcie. Tutaj teraz trzeba iść. Albo tutaj jakieś drzwi są otwarte pewnie. O nie, to ta babcia. Idę stąd. Ja się boję ciebie, babo, ty. A, to jest ten sam dom. Dobra, to idę stąd. Ja się boję ciebie. Idziemy stąd. A, to ty jesteś. Nie bój się, dziewczyno. Kurde. Ja ci nic nie zrobię. Dobra, może tutaj już... Tutaj może ktoś jest... Nie, tu byłem już przecież, co nie? O, a ty czego nie... Ej, chowaj się stamtąd. No ludzie. No... Tutaj dwie znalazłem, co nie? Dopiero. Zaraz. Bo ja nie wiem, gdzie zacząć poszukiwania w ogóle. Bo nie wiem.
O, chyba wiem. O! Widzę cię. Karola! No nie, zawsze żem wygrywała. Ja ciebie w ogóle dać nie... What the fuck? Kurde, jeszcze jedno dziecko, tak? Trzeba znaleźć, dobra. Tutaj może gdzieś będzie. Gdzie to dziecko jest? Nie wiem, kto tam w ogóle był jeszcze. Czy ktoś tam w ogóle był jeszcze? Nie wiem, jak to się nazywało. Mamy tak, Ola, Jagna i Karola, ta? A, i chyba chłopiec jakiś. Nie, ten chłopiec przecież ukrany był przez babę. Babę Jagę. Ja tak będę nazywać teraz to coś. Czekajcie, tutaj coś tutaj trzeba, ale nie wiem. Tutaj nie byłem. Tutaj coś jest? Nie, nie ma. A, no dobra. Ja nie przeczytałem dobrze w ogóle, kurde, zadania za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Aha, mamy już. Mam już. Ale chwila. No pytanie jest takie teraz. No idź, no kurde, Wiedźmin, Geralt, co ty to robisz? A nie, to nie jest to. To jednak nie jest to, co... Tu zgaś światło było. Ola, tak. Karola, a gdzie ten ostatni? Aha, mam już. Jak ja mam tam wejść? Czekajcie. No co ty, Geralt, robisz? Ja pierdzielę. Tu mamy kogoś. Jak ja mam tam wejść? Czekajcie, może jakiś stryk tutaj by pomogłoby? Jakiś stryk czy coś w tym deseń? Już mam to. No kurde, idź, Geralt, co ty robisz? Nie, tak się nie da. Niestety się nie da. Czekajcie, tutaj jest jakieś pewnie wejście. A nie, zamknięte jest. A, dobra, mam, fajnie, wlazłem bez problemu. No nie, dobra, mam, fajnie, wlazłem bez problemu. No nie.